Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony Nokia N900 z Linuxem. Zgodnie z ankietą chcecie film na temat Nokii N900 z Linuxem i super, bo to naprawdę mega ciekawy sprzęt. Nokia N900 to jeden z ciekawszych telefonów, który był wyprodukowany przez fińskiego producenta. Był to telefon z jednej strony przełomowy, a z drugiej strony stał krok w tyle za konkurencją. Nawet dziś ten telefon wygląda interesująco i, co myślę ważniejsze, posiada sporo cech, które sprawiają, że jest fenomenalny. Tak samo fenomenalny jak produkt naszego dzisiejszego partnera, Bitfenix. Obudowa Enzo Mesh posiada hartowane szkło z boku, a także przewiewny front, który umożliwia zachowanie niskich temperatur komponentów. A to wszystko doprawione LEDami i wsparciem Asus AuraSync. Dowiedz się więcej w linku w opisie. W roku 2009 Nokia była w bardzo dziwnym położeniu i totalnie nie potrafiła odnaleźć się na rynku telefonów dotykowych. Pozycja iPhone'a i telefonów z Androidem stale rosła w siłę, a stary system operacyjny Nokii, Symbian, był totalnie nieprzystosowany do ekranów dotykowych. Deską ratunku miała być Nokia N900 wyposażona w system MAEMO 5, który tak de facto jest niczym innym jak systemem GNU Linux, a konkretnie pochodną Debiana. I bardziej przypomina ten system z komputerów niż Android, który posiada tylko praktycznie kernel Linux. Z ciekawszych rzeczy, od razu po wyciągnięciu z pudełka mieliśmy dostęp do roota, a także system oferował prawdziwy multitasking, coś czego konkurencja nie miała w ogóle. A także pozwalał na pisanie własnych aplikacji czy skryptów. Dzięki wysuwanej fizycznej klawiaturze i ogromnym jak na tamte czasy ekranie, N900 wyglądał po prostu jak spełnienie marzeń każdego hakera i użytkownika Linuxa. Właśnie porozmawiajmy w pierwszej kolejności o tym, jak tego telefonu się używa. Ten telefon jest mega inny niż większość telefonów z Androidem i myślę, to sprawia również to, że ten telefon jest ciekawy. Przede wszystkim, co dziwne, używamy go w trybie horyzontalnym. Praktycznie nie ma mowy o tym, żeby używać go pionowo w trybie portretowym. Po prostu całość została przemyślana w ten sposób, żeby telefon używać w trybie horyzontalnym, co myślę samo w sobie jest już troszeczkę dziwne. Jednakże, gdy weźmiemy pod uwagę to, jak Nokia reklamowała ten telefon, jako przenośny komputer. I zasadniczo, myślę, jest to dość trafne, bo to naprawdę jest przenośny komputer. Klawiatura QWERTY jest zaskakująco dobra, naprawdę pisze się na niej świetnie, a także porusza się po całym systemie Linuxowym. Jednakże problemem są polskie znaki, których nie możemy wprowadzić bezpośrednio z klawiatury fizycznej, tylko musimy się uciekać do tej ekranowej. System ogólnie rzecz biorąc jest dość dobrze przemyślany, bo możemy sobie rozmieszczać, podobnie jak w Androidzie, widżety. Możemy dostęp mieć tutaj do takiego szybkiego paska z włączaniem Wi-Fi, Bluetootha. Ogólnie rzecz biorąc, przy tym systemie operacyjnym na dobrą sprawę ogranicza nas wyobraźnia. I szczerze mówiąc, jest to o tyle fajne, że możemy wziąć dowolny Linuxowy program, przekompilować go na N900 i to będzie działać. Przykłady? Nie ma sprawy. Taki przykład z życia. Jesteśmy w stanie wziąć popularny komunikator Linuxowy Pidgin. Następnie ja byłem w stanie skompilować tutaj taką bibliotekę Purple Telegram i byłem w stanie na tym telefonie odpalić sobie normalnie Telegrama, czyli komunikator. Powiem Wam dalej, jesteśmy także w stanie skompilować sobie Purple Facebook i mamy normalnie Messengera. Jesteśmy sobie w stanie skompilować Purple Discord i mamy normalnie Discorda. Discorda na 10-letnim telefonie. Brzmi spoko i rzeczywiście takie jest. Tutaj hakerzy poszli o krok dalej, ponieważ jesteśmy w stanie sobie na przykład uruchomić Quake'a 2, Quake'a 3, Herosy, Baldur's Gate'a. Praktycznie możliwości, jeżeli chodzi o N900, są nieograniczone i portuje się rzeczy zdecydowanie łatwiej niż na Androida. I to jest, myślę, całkiem niezłe i imponujące w dzisiejszych czasach. Pod kątem specyfikacji, no, telefon na dzisiejsze czasy nie rozpieszcza. Mamy tutaj 3,5-calowy ekran, czyli śmiesznie malutki, jak to jest. To jest G6, a to jest N900. Jest różnica, nie?
I co jeszcze śmieszniejsze, ten ekran w Nokii jest oporowy, czyli działa na faktycznie zwarcie, na faktyczny dotyk, wciśnięcie, czyli możemy zapomnieć o multidotyku na dzień dobry. Co fajne, w telefonie schowany jest stylus i możemy go sobie wyciągnąć w ten sposób. Siup! Możemy sobie dotykać. Oczywiście nie musimy używać tego stylusa, możemy wziąć cokolwiek, możemy wziąć igłę, długopis i to wszystko będzie działać przez to, że ekran jest oporowy. Procesor jest o architekturze ARM, taktowany 600 MHz. Mamy tutaj do dyspozycji, uwaga, 256 MB RAM-u. Oczywiście telefon wyposażony jest w Wi-Fi, Bluetooth, kartę SD i bez problemu możemy się łączyć z dzisiejszymi sieciami, czy nawet z głośniczkami na Bluetooth. Co ciekawe, telefon ma głośniki stereo i to jest prawdziwe stereo, są rozmieszczone po dwóch stronach smartfonów i to stereo słychać całkiem spoko. A także mamy fajną nóżkę do oglądania filmów, więc ktoś tutaj to nieźle przemyślał. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy chowany stylus. No i ciekawe włączanie ekranu, ponieważ mamy taki dedykowany, nazwijmy to, slider. Czy da się używać takiego telefonu w roku 2019 na co dzień? No myślę, że to bardzo zależy, ale w gruncie rzeczy odpowiedź będzie nie. Chyba że naprawdę jesteście mega zajarani i jesteście w stanie iść mega na kompromisy. No jeżeli chodzi o samo dzwonienie, pisanie SMS-ów, takie podstawowe czynności telefonu, spoko. Jeżeli chcecie się komunikować ze znajomymi, Facebooka, Discorda, Telegrama, jesteście w stanie to zrobić przez bibliotekę Purple i ten komunikator, o którym wcześniej wspomniałem. Jednakże nie każdy będzie to w stanie zrobić, ponieważ jest to proces troszeczkę skomplikowany. Trzeba ręcznie dobierać zależności, bo repozytoria są mega stare na tym telefonie. Jeżeli ktoś chciałby jako dodatkowe urządzenie do na przykład zarządzania SSH serwerem i faktycznie szukacie fizycznej klawiatury, spoko, byłbym to w stanie zrozumieć. Jako no, do oglądania filmów, do słuchania muzyki, okej, ale ekran jest mały, możemy zapomnieć o Spotify, chociaż przyznam tutaj szczerze, że miałem ambitny plan, żeby odpalić Spotify na tym telefonie, także przez brak czasu przestałem się tym bawić. Teoretycznie byłoby to możliwe, gdybyśmy wzięli sobie bibliotekę LibreSpot, czy ona się jakoś tak nazywa, a następnie ją obsłużyli, myślałem nad Pythonem. Teoretycznie, gdyby ktoś chciał napisać taką prostą apkę Spotify, myślę, że byłoby to możliwe. Gdyby ktoś chciał używać tego telefonu na co dzień, no to wiązałoby się to z dużą ilością wyrzeczeń, z pewnością. Bo przeglądanie internetu na tym cacku no, nie należy do najprzyjemniejszych. Swoją drogą przeglądarka jest kosmicznie stara i czasami nie chce ładować nam certyfikatów SSL, mimo że datę mamy dobrze ustawioną, więc przypuszczam, że to po prostu starość. No i większość rzeczy, które wymaga HTML-a 5, no to również możemy się z tym pożegnać. Przez to, że w tej Nokii praktycznie od razu z bomby mieliśmy dostęp do roota, po prostu moderzy, hakerzy ukochali sobie wręcz ten telefon. Prawie tak samo jak HTC HD2. Mamy tutaj do dyspozycji mnóstwo systemów operacyjnych. Jest na przykład system operacyjny Maemo, który bazuje na najnowszym kernelu 5.0, jednakże tam nie działają niektóre rzeczy, na przykład rozmowy telefoniczne, ponieważ brakuje firmware'u, który jest zamknięto źródłowy. Brakuje też bodajże akceleracji 3D, z tego co się orientuję. Można na tym telefonie uruchomić Androida w wersji 2.3. Oczywiście on nie działa jakoś rewelacyjnie, ale z tego co popatrzyłem po różnych starych filmikach, to ludzie rzeczywiście uruchamiali tego Androida, grali w Angry Birds i tak dalej, więc pewnie parę lat temu jeszcze to by była dobra opcja, no ale come on, Android 2.3, no na dzisiejsze standardy średnio. Ale jest jeden system, o którym chciałem już kiedyś porozmawiać i fajnie, że w końcu nadarzyła się okazja. Mianowicie chciałem porozmawiać o systemie Postmarket OS. Systemie, projekcie, mianowicie ten projekt ma tak chlubnie głosić, że chciałby wspierać telefony przez 10 lat. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie ten projekt nieco zwolnił. Ale myślę to tylko do czasu, aż ukaże się Librem 5 i PinePhone. Mniejsza. W każdym razie jest to system operacyjny Alpine Linux, on nie ma nic wspólnego z tym GNU od Richarda Stallmana, jest to praktycznie większość tych narzędzi jest przepisana na nowo, więc to nie jest tak, że to jest GNU Linux, to jest Alpine Linux bardziej, nie wiem, pewnie tam niektóre rzeczy są i tak z GNU, ale
koniec końców Nokia N900 to jest jeden z telefonów, który jest lepiej obsługiwany pod postmarket OS, pomijając Nexusa 5. I tutaj, powiem Wam, jest to niesamowite, ponieważ jesteśmy w stanie mieć praktycznie system operacyjny pełnoprawny, taki, jaki moglibyśmy mieć na swoim komputerze. Oczywiście wymaga to troszeczkę od nas nakładu pracy i nawigowanie po takim systemie nie jest mega intuicyjne. Ja osobiście zainstalowałem sobie i3WM, bo czemu nie? Na całe szczęście Wi-Fi działa. Teoretycznie firmware jest, chociaż ja osobiście mam problemy z podłączeniem się do sieci. Gdyby ktoś z Was chciał sobie zainstalować Postmarket OS, są oczywiście inne telefony dostępne, które wspierają. Jednakże tak jak mówię, najlepiej jeżeli miałby klawiaturę fizyczną. I tutaj jeżeli chcielibyście zainstalować Postmarket OS, to też wymagane jest posiadanie komputera z Linuxem. Z systemem Postmarket OS przyznam szczerze, nie miałem okazji pobawić się za dużo. Jesteśmy tutaj w stanie uruchomić terminal, zainstalowałem parę rzeczy, Hatopa, MC, Vima. To wszystko działa tak samo jak na PC-cie. Z tego co widziałem, jest również filmik na YouTubie, gdzie gościu bardziej bawi się tą N900 pod Postmarket OS-em i odpala tam normalnie filmiki, jest w stanie tam przeglądać internet, ma tam normalnie klienta Nextcloud, więc traktuje to wtedy bardziej jako desktopa. Oczywiście życie na baterii wtedy nie jest jakieś niesamowicie imponujące, ale sam fakt, że jesteśmy w stanie odpalić niemal desktopowy system na telefonie, myślę, robi bardzo duże wrażenie. Gdyby ktoś z Was chciał, żebym bardziej się zajął Postmarket OS-em, myślę, że można by do tego podejść kiedyś osobno, nawet z tą Nokią N900, chociaż fajnie by było, myślę, z Nexusem 5. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że taki materiał przypominający troszeczkę ten zapomniany i jakże niesamowity sprzęt Wam się podobał. Nokia N900, myślę, jest to jeden z ciekawszych smartfonów tego fińskiego producenta i na pewno warto o nim pamiętać, że istniał. I bardzo cieszę się, że udało mi się go nabyć do mojej kolekcji, gdzie to staram się trzymać troszeczkę tych staroci, które są przede wszystkim ciekawe. Myślę, że o telefonach Nokii można by zrobić kiedyś kolejny materiał. Nokia 3310 kultowa, 6310 czy Nokia N95. Myślę, że to są takie mega kultowe telefony, o których fajnie by było jeszcze kiedyś porozmawiać. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. BIOS. Bitfenix. Obudowa Enzo Mesh posiada hartowane szkło z boku, a także przewiewny front, który umożliwia zachowanie niskich temperatur komponentów. A to wszystko doprawione LEDami i wsparciem Asus AuraSync. Dowiedz się więcej w linku w opisie.